Witam wszystkich fanów Violetty Villas. Ten filmik jest adresowany i przygotowany specjalnie dla Was. Być może myślicie, że to już koniec materiałów o Waszej ukochanej gwieździe, że wydrukowano, powiedziano, napisano o niej już wszystko. Być może, ale w moim osobistym, prywatnym archiwum jest jeszcze sporo materiałów jej poświęconych. Oto pierwszy z nich. Nieznany, nigdy przez Was prawdopodobnie nie widziany, wywiad Violetty Villas, którego udzieliła mediom radiowym i telewizyjnym po swoim koncercie w kościele w Łodzi. Był to bardzo udany recital, byłem na nim, widziałem, słuchałem, gratulowałem, a po recitalu Violetta na krótko spotkała się z przedstawicielami telewizji i radia. Jest tam nieucharakteryzowana, właściwie już rozmalowana, nieco inna niż zwykle, ale bardzo interesująca. Była w znakomitej formie. Myślę, że spowodowało ten dobry nastrój fantastyczne przyjęcie Violetty przez łódzką publiczność. Zapraszam więc Was teraz na nieznany wywiad Violetty Villas, w którym między innymi opowiada o tym, jak pielęgnuje, jak myje swoje słynne włosy. Zapraszam. Zapalę serce twoje swoim pocałunkiem. Ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień ognia. Wiem, że nie będzie dla nas nigdzie już ratunku, bo to jest pocałunek, który spala do dna. Miłości ogniem serce twoje dziś zdobędę, gdzie tylko tobą wszędzie i już nie może wstrzymać mnie przeszkoda żadna na drodze, którą chcę do ciebie iść. To serce moje jest twoje, tylko twoje i tobą tak pijane i ciebie tak pragnione. To serce moje rozgarnia wszystkie drogi i ciągle biegnie do twych drzwi. Bardzo kocham Łódź i kocham ludzi w Łodzi i te listy, wszystkie, które do mnie przychodzą, a szczególnie kocham wszystkich ludzi, co ciężko pracują, a szczególnie kobiety łódzkie, które do mnie bardzo piękne listy, i lekarzy łódzkich. Moja kariera związana jest właśnie z łaską, która jest niewidzialna i niedotykalna. To jest siła i moc, która przychodzi od Pana Boga. Zawsze mnie ciekawiło, czy już jako mała dziewczynka pragnęła Pani zostać wielką gwiazdą, piosenkarką. Chciałam być śpiewaczką. Grałam na skrzypcach oczywiście, ale ja skrzypaczką nie chciałam być. A ile czasu zajmuje Pani przygotowanie się do występu? Tak jak dziś Pani widziała, nic. Nie zdążyłam nawet się uczesać jak należy, stapirowane włosy, bo nie zdążyłam uczesać się. Także bywają i takie dni. Oczywiście są dni, kiedy zadbam o swój wygląd. Stań przy mnie blisko, spójrz prosto w moje oczy. Zobaczysz moją radość i moje łzy. Zobaczysz. Spójrz prosto w oczy. Spójrz prosto w oczy. I tak jak dawniej całuj mnie. Tak całuj mnie. Bardzo chcę się
przypodobać Panu Bogu. To znaczy, chcę być podobna do świętego Franciszka z Asyżu. On jak bardzo proste potrafi. I jeśli bym mogła tu coś powiedzieć, to że przekazałabym ludziom takie, nie wiem, takie wyzwanie, żeby odrzucili od siebie złoto i wszelki przepych, materializm, a zostali przy takich skromnych rzeczach, jak właśnie prostota. I zobaczą wtedy, jak można być bardzo szczęśliwym. Pieniądze i luksusy wcale nie przynoszą szczęścia. Ale serce twoje swoim pocałunkiem, ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień ognia. Zapalę serce twoje swoim pocałunkiem, la 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 la. Pani Violetto, czy może nam Pani zdradzić tajemnicę, jakich perfum Pani używa? Och, bardzo dużo różnych, wie Pani. Trudno mi tu wymienić, ale proszę Pani, proszę mi uwierzyć, że wszystko odrzucam od siebie teraz, co luksusowe. Pozostaje tylko przy tym, co proste, co zwyczajne. A co Pani robi, aby mieć takie piękne włosy? Teraz są natapirowane, wie Pani, jak są zczesane, to są o wiele ładniejsze. Ale rzeczywiście hoduję naftą. Nieoczyszczoną, żeby nie mylić z oczyszczoną. Może jeszcze takie pytanie. Sok z cebuli i z czosnku. Czy w związku z tym odwiedzę pani fryzjera w ogóle? Ja mam fryzjera, który do mnie przyjeżdża. Przyjdzie czas, że rzucisz mnie i zacznie się męka, samotność. Udręka i miłość zakończy się. Lecz ty, mój miły, podaj dłoń. Mile też uśmiechnij się, jak w balladzie serenadzie zanucę ci o miłości pieśń. Tę noc, jak w cudnej serenadzie, w tę noc nie myślmy już o zdradzie. Niech nas otuli płaszczem z nieba, niech śmierć nam ta jedyna noc. Ja wiem, że pragnę tylko ciebie, bo serce moje ty zabrałeś. Gdzieś je schował, powiedz mi, z tęsknoty piję mocne wino. Ty jesteś tego przyczyną, bo serce moje ty zabrałeś. Gdzieś nie schował, powiedz mi. Ja wiem, że kocham tylko ciebie. Ja wiem, że pragnę tylko ciebie, bo serce moje zabrałeś. I gdzieś nie schował, powiedz mi, Jasiu, ja kocham tylko ciebie. Jasiu, ja pragnę tylko ciebie, bo ty.
tego życzyło.